ojczyzny nie wart, choć ją miłował szczerze. Pojmali i dręczyli, fałszywie oskarżają, oszczerstwem cię karmili, cierpieniem wielkim znaczą. Rotmistrz Witold Pilecki po długiej trasie do Warszawy dotarł 8 grudnia 1945 roku. Umiłowana ojczyzna była w chaosie, a aparat władzy był w rękach Sowietów. Nadal, jako Roman Jezierski, prowadził konspirację przeciwko nowym okupantom. Zawsze był niezwykle czujny. Nie ulegał prowokacjom władz ludowych, które chciały rozbić jego grupę. Niestety nie ustrzegł się konfidentów. Został zatrzymany 8 maja 1947 roku. Został osadzony w więzieniu mokotowskim, gdzie brutalnie go przesłuchiwano. Proces rozpoczął się 3 marca 1948 roku. 15 marca ogłoszono wyrok kary śmierci dla rotmistrza i kilku jego towarzyszy. 25 maja 1948 roku wyrok na rotmistrzu Witoldzie Pileckim wykonano.